Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam na kolejną dawkę całkowania. Tym razem będzie to całkowanie dalej funkcji niewymiernych, ale część trzecia już. Czy myślisz, że umiesz już wyliczyć całkę z dowolnej funkcji niewymiernej? Jeśli tak myślisz, to oczywiście jesteś w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że może się zdarzyć sytuacja, że nie każdą taką całkę będzie się dało doprowadzić do arkusa sinusa. I teraz popatrz na taki wzór, który też się bardzo często sprzedaje. Całka z takiej funkcji 1 nad pierwiastek a plus x kwadrat. Jak pamiętasz, przy arkusie sinusie było minus. Wtedy, jak przed x kwadratem zobaczysz minus, oczywiście doprowadzamy do arkusa sinusa. Natomiast jak jest plus, to zapamiętaj, że warto znać ten wzór, że jest to logarytm naturalny z x dodać pierwiastek z a plus x kwadrat, czyli dokładnie ten sam pierwiastek. No i oczywiście plus c. Będziemy na tym naszym spotkaniu właśnie zajmować się wykorzystaniem tego wzoru, ale o twierdzeniu, które podałam na poprzednim naszym spotkaniu, nie zapominamy. Ja to twierdzenie jeszcze raz tutaj przypomniałam, że jeżeli mamy wielomian jakiegoś stopnia n, dzielimy przez taki pierwiastek z funkcji kwadratowej, otrzymujemy wielomian stopnia o 1 mniejszego niż ten wielomian w, pomnożone przez ten pierwiastek, dodać k razy całka z dx podzielone przez pierwiastek z ax kwadrat plus bx plus c i tą całkę będziemy tym razem na tym spotkaniu doprowadzać do tej postaci. No i później odpowiednio sobie licząc pochodne, mamy tak, wnętrze tej całki to się równa pochodna z tej funkcji, tak zapisałam. Oczywiście pamiętamy tutaj, że będziemy korzystać z pochodnej iloczynu, pochodnej pierwiastka, no i pochodnej funkcji złożonej. Być może. I dodać k podzielone przez pierwiastek, czyli k pomnożone przez to wnętrze tej całki. Jeżeli oczywiście to będziesz pamiętał i będziesz pamiętał, jak to robiliśmy na poprzedniej lekcji, na pewno ta lekcja również wyda Ci się przyjemna i do przetrawienia. Więc zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Na początek całka z takiej funkcji 1 nad pierwiastek z x kwadrat dodać 3x dodać 2. Oczywiście widzimy, że w liczniku jest wielomian stopnia zerowego, czyli nie musimy używać twierdzenia. Możemy od razu doprowadzać naszą całkę. I teraz uwaga, ze względu na to, że przed x kwadratem nie ma minusa, to nie będziemy do arkusa sinusa doprowadzać, tylko do tego, co pokazałam Ci na tej lekcji, do logarytmu. Ale żeby to zrobić, ja muszę tutaj zwinąć oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli x dodać musi być, po tym muszę rozpoznać wzór skróconego mnożenia i muszę mieć 2ab, które dadzą mi trójkę, 3x, prawda? Czyli muszę mieć dodać 3 drugie i to do kwadratu. I teraz popatrzmy, mamy x kwadrat, dodać podwojone to razy to, więc dwójeczki się skrócą, będzie 3x, zgadza się. I teraz mamy tutaj, jak podniosę do kwadratu tą drugą część, to mam 9 czwartych. Ja muszę odjąć 9 czwartych, no bo ja nie mam tych 9 czwartych, no i dodać jeszcze 2. To się równa całka dx podzielone przez pierwiastek i pod nim x dodać 3 drugie do kwadratu. I tu mam minus 9 czwartych dodać 8 czwartych, czyli po prostu minus 1 czwarta. Skoro tak, to ja przypomnę, że tutaj mamy na myśli ten wzór, ale trzeba jeszcze użyć podstawienia, zrobić podstawienie, czyli nasz przerywnik. Za x plus 3 drugie podstawiam t. Tak się składa, że dx to jest dt, więc tutaj nam super będzie. I będziemy mieć całkę z dt, bo dx się wymieni po prostu lekko na dt. I będziemy mieć pod całką pierwiastek z t kwadrat minus 1 czwarta. No to teraz będziemy już korzystać ze wzoru. Był na to wzór, że jest to logarytm naturalny i pod nim w środku jest t, dodać pierwiastek, no właśnie z tego t kwadrat minus 1 czwarta, no i plus c. To się równa. Wracamy do naszego oczywiście podstawienia, czyli mamy logarytm naturalny t, to będzie x dodać 3 drugie, dodać pierwiastek. Oczywiście, że mogłabym wrócić i napisać teraz
w nawiasie x dodać czy drugiego kwadratu minus 1 czwarta, ale po co? Skoro ja ten pierwiastek mam tutaj i taka postać mi się bardziej podoba, to jest dokładnie to samo. Mi to było, ja to musiałam zwinąć we wzór, żebym mogła ten wykorzystać odpowiedni wzór, gdzie wychodzi nam logarytm, prawda? Więc zwijałam we wzór skróconego mnożenia, ale na końcu ja już oczywiście podaję rozwinięte, no bo tak jest przyjemniej. Przykład numer 2 to jest całka z takiej funkcji. 2x kwadrat dodać 3x dodać 1 podzielone przez pierwiastek z x kwadrat dodać 1. Oczywiście widzimy, że w liczniku mamy wielomian stopnia drugiego. No niestety musimy skorzystać z naszego twierdzenia, które mówiło o tym, że po znaku równa się piszemy wielomian stopień o 1 mniejszy niż ten, tu był drugi, więc tu będzie pierwszy, czyli ax plus b, bo nie znam jego współczynników, razy ten mój pierwiastek z x kwadrat dodać 1, dodać k razy całka z dx podzielone przez pierwiastek z x kwadrat dodać 1. No więc teraz liczymy obustronnie pochodną, dzięki czemu tu będziemy mieć wnętrze tej naszej funkcji podcałkowej, więc ja przepisuję tak jak leci, a tu będę liczyła pochodną, oczywiście pochodną iloczynu, czyli tak, pochodna pierwszej części to jest a razy nasz pierwiastek. Dodać, przepisuję pierwszą część, razy pochodna z tego pierwiastka, czyli 1 nad 2 te pierwiastki, zgodnie ze wzorem na pochodną pierwiastka, ale tu jest funkcja złożona, czyli razy pochodna z wnętrza, czyli 2x. No tak się składa, że te dwójeczki od razu możemy sobie skrócić. Dodać, k podzielone przez pierwiastek z x kwadrat dodać 1. Oczywiście nasz cel jest taki, żeby pomnożyć obustronnie przez x kwadrat dodać 1, dlatego żeby nie było tych mianowników, nie? No więc otrzymamy taki wielomian. 2x kwadrat plus 3x plus 1 to się równa. Jak tą pierwszą część pomnożę przez pierwiastek, pierwiastki się kasują, czyli zapiszę ax kwadrat dodać a będzie. Teraz te pierwiastki też mi się skasowały tutaj, ale tu mi się całkiem skreśliły. Natomiast tutaj mi się tylko to pomnożyło, pierwiastek się usunął, nie? A tutaj w ogóle tego składnika mieć nie będę. Czyli będę miała dodać ax kwadrat, tylko to z tym pomnożę i dodać bx. No i tutaj całkiem mi się też skasowały te pierwiastki, czyli dodać k. No to skoro tak, no to spróbujmy sobie tutaj coś jeszcze porobić na tyle, ile się da. Czyli ax kwadrat i ax kwadrat to mam 2ax kwadrat. Później mam plus bx plus a plus k. Nawet nic nie musiałam wyciągać przed nawias, ale układ no pasuje zrobić. Czyli 2a to ma się równać 2, bo się mają x kwadraty zgadzać. Teraz moje b ma się równać 3, bo się muszą x zgadzać. I moje a plus k ma być równe 1, bo się muszą wyrazy wolne też zgadzać. Wniosek z tego, popatrz, jest taki, że a będzie jedynką, jak podzielę przez 2, b to jest trójka, natomiast jak tu za a postawię jedynkę, to mi k wyjdzie równe 0. No to skoro tak mi wyszło, popatrz, że k jest równe 0, to jeszcze mam super, bo ja teraz tą całkę mogę zapisać w takiej postaci. A jest 1, czyli piszę x plus 3 pierwiastek z x kwadrat dodać 1, a jak za k podstawię 0, to tu jest po prostu 0, czyli ja po prostu tylko napiszę plus c. I to jest koniec, taka szybka całka. No czasem to się szybko liczy, czasem jest dłużej, to wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest przykład. Jeżeli te dwa przykłady wystarczą Ci, żeby to zrozumieć, no to możesz przejść do samodzielnego rozwiązywania tego typu całek. Jeżeli chciałbyś coś jeszcze więcej ze mną sobie poćwiczyć, czegoś jeszcze więcej nauczyć, być może takie trudniejsze jakieś przykłady, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Do zobaczenia!